Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Bus Simulator 18. Dzisiaj zacznę trochę inaczej niż zwykle, w sensie, bo z reguły trasy, którymi jeżdżę na odcinkach, to są takie, które już wcześniej miałem i po prostu jadę nim jeszcze raz, albo tworzę je na szybko przed nagrywaniem, a dzisiaj postanowiłem, że teraz na odcinku stworzę trasę i po prostu nią pojadę, bo już dawno, dawno chyba tego typu rzeczy nie można było zobaczyć u mnie w Bus Simulatorze, więc zacznę w tej starej dzielnicy, jak to ja ją nazywam, bo tutaj były moje pierwsze trasy i myślę, że jakoś pojadę tędy, tutaj też są rejony w sumie, w których dosyć dawno nie byłem i skończę gdzieś tutaj bliżej Starówki, czekajcie, o, dobra, teraz mi się zaznaczył, no może jakoś tędy pojadę, przez most, ulica Zwycięstwa, niech będzie Centrum Handlu, park i bardziej w tę stronę, czy... O dobra, tu jest jakiś przystanek na drugim poziomie, no to niech będzie ten. Czyli 16 przystanków. Oho, dobra, tutaj pokazuje mi, że są przystanki, na których nie mogę jeździć autobusami przegubowymi, ale to się dobrze składa, bo i tak dzisiaj nie miałbym zamiaru takim autobusem jeździć. Zaraz zobaczycie, czym ja będę jechać. Jest to mój nowy zakup. Już tam sobie wszystko tutaj go pomalowałem, by od razu móc nim zacząć trasę. Ok, więc czekajcie, czy tutaj jest wszystko tak, jakbym chciał, żeby było? Chyba tak. No to jedziemy. No dobra. To jadę od razu na pierwszy przystanek. No trochę ich jest, ale... Pokazało mi tam, że trasa powinna trwać jakieś 24 minuty, ale ja jakoś zawsze się szybciej wyrabiam. No, właściwie to tak. Słyszeliście tego gościa? On powiedział, że ten autobus jest nowy, prawda? Kurde. Ja w sumie nigdy nie słucham, co ci mówią pasażerowie. Wręcz jakoś to w opcjach dźwięku gry trochę chyba trochę to przyciszyłem, bo czasami to oni... Chyba tak zrobiłem, nie pamiętam, bo oni tam czasami głośno potrafią gadać i wiecie, to jest fajna rzecz, że ci pracownicy coś tam podgadują, ale te teksty się po prostu zapętlają straszliwie i po pewnym czasie już to tak mocno są te teksty zapętlone, chociaż ja nie wiem, czy jakieś aktualizacje tego nie poprawiły jakoś w przeszłości, bo tak, może tylko mam takie wrażenie, ale to było ciekawe, że ten gościu tak zarzucił tym, o, ten autobus jest nowy? No zgadłeś, gościu. No widać. Nówka sztuka, tutaj jeszcze nie śmigana. Dobra, no to jeszcze tak na samym początku odcinka chciałbym powiedzieć taką dosyć informacyjną rzecz. Dosyć raczej smutną, czyli... To jest prawdopodobnie ostatni odcinek z Bus Simulatora 18 na moim kanale. Cóż, wiedziałem, że jak do tej gry powrócę, to że raczej będzie to krótki powrót, bo ja tutaj chyba... To jest chyba 8 odcinek od czasu, kiedy do tej gry powróciłem, jak ją przestałem nagrywać. Oho, ktoś tu głośno słucha muzyki, ja ci dam. Gdzie? A tu, dobra. A tu się nawet nic nie ruszyło. Więc ten taki, no można powiedzieć, dosyć niespodziewany powrót do Bus Simulatora był czymś zaplanowanym jako raczej coś krótkiego, bo wiedziałem, że nie będę chciał znowu nagrywać tej gry przez wiele miesięcy, trzaskać z niej jakieś 30-40 odcinków, no nie, jakoś miałem ochotę po prostu do niej powrócić i jestem zadowolony, że to zrobiłem, bo kurczę, to jest jednak spoko gra, jakoś tak ma ten swój urok. Teraz po prostu bardzo mocno czekam na nową część, czyli na Bus Simulatora 21, który ma wyjść jakoś w przyszłym roku, jeszcze tam nie ma podanej daty premiery, więc to jest ostatni raz, kiedy widzicie u mnie Bus Simulatora 18, ale prawdopodobnie nie jest to ostatni raz, kiedy widzicie w ogóle jakiegoś Bus Simulatora, no bo powiem wam, że no skoro tak fajnie gra mi się tu, grało mi się w 18, to w nową część, czyli w 21, no podejrzewam, że jeszcze lepiej będzie się grało, bo wiecie, tam będzie wszystko ulepszone i tak dalej, no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, na razie ciężko stwierdzić, ale raczej jestem pewny, że będę chciał w Bus Simulatora 21 zagrać i również go tym samym, również go nagrać na kanale.
No ale cóż, niestety trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, bo to nie wiadomo, kiedy to w tym przyszłym roku wyjdzie. No cóż, mam nadzieję, że czym prędzej, bo już bym sobie zagrał w tę nową część, no ale wiecie, niech tam twórcy się nie spieszą, niech dopracują i tak dalej. Niech będzie to po prostu dobra, udana kontynuacja. Coś tu na razie mało pasażerów. A to przystanki na dosyć dużym poziomie chyba. No, więc będę tęsknić ogólnie za tą grą, ale... o, właśnie! To też będę chciał zobaczyć, bo w Bus Simulatorze 21 będą dwie mapy. Będzie nowa w klimatach takich amerykańskich i będzie również ta tutaj, tylko że wiecie, odnowiona tak graficznie, polepszona, więc... Ciekawie będzie. Mimo, że na tej się tutaj już najeździłem, to raczej będę chciał ją w tym Bus Simulatorze 21 sprawdzić, wiecie, po prostu sobie przypomnieć, jak tu się jeździło, wrócą wspomnienia i też zobaczyć po prostu, czy faktycznie to zostanie, mam nadzieję, że to będzie, wiecie, tak serio ulepszone, że tutaj wszystko zostanie poprawione tak, żeby to wyglądało jak ta nowa amerykańska mapa, mówię tu o teksturach, modelach i tak dalej. O, jak będę, no wątpię, żeby, no nie wiem, może sobie jakoś, jakimś cudem przypomnę, to zobaczę, jak będą wyglądać tutaj góry, bo niestety ja tak trochę się zawsze śmiałem z te... O kurde, zaraz potrącę typa! Nie! Patrzyłem się na te góry i potrąciłem pierwszego. 20 tysięcy poszło. No ale dobra, już i tak ja tutaj rzucam tę firmę. O, i znowu! Widzieliście w ogóle? Ona się tam prawie zapadła na tych pasach. Co jest, kurde? Czasami bywa, że jadę trasę i nie ma ani jednego gościa, który mi wleci na pasy, a tutaj już dwóch z rzędu. A się zagapiłem na góry, kurde. I żeby te góry jeszcze były ładne, no właśnie, a nie są. Ja tutaj się tak trochę śmiałem z wyglądu tych gór i zwrócę na to uwagę, czy oni je jakoś tam poprawią, bo to... tak trochę śmiesznie zawsze to dla mnie wyglądało. Wow, 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 co jest? Nie dość, że pierwszego potrąciłem, zaraz tutaj pod prąd jadę. No właśnie, więc jak wyjdzie Bus Simulator 21, to głównie będę grać oczywiście na tej nowej mapie i to raczej z niej będą głównie odcinki, ale wiecie, wrócę sobie może na parę odcineczków tutaj na stare śmieci, że tak powiem, zobaczyć, jak to będzie. Czy wrócą wspomnienia, jak to zostanie ulepszone. No to na pewno raczej. Ale to dobra, jeszcze tak wiecie, tak planować to ja sobie mogę. Nie wiadomo, czy to wyjdzie w pierwszej połowie przyszłego roku, czy może w drugiej. Trzeba po prostu poczekać. Tak w ogóle to ja może sprawdzę bilety, bo coś tak niektórym pasażerom tak dziwnie z oczu patrzą, jak wchodzą. Coś tu jest nie tak. Coś tu chyba kręci ktoś. Wchodzi taki wydygany. A nie, dobra, jednak wszyscy mają bileciki. Ciekawe, jak będzie w tym nowym Bus Simulatorze z liczebnością autobusów. W sensie... Tam będzie jedna nowa marka, którą już ogłosili. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ale ogólnie ile będzie autobusów, bo tutaj no trochę ich jest, ale wiecie... Oczywistą rzeczą jest, że chyba w nowej części no powinno być ich jeszcze więcej. Pytanie, czy powrócą te autobusy, które mamy tu. No tylko wiecie, tam ulepszone modele i tak dalej. Czy może z niektórymi się pożegnamy, będą jakieś tam nowe? Się zobaczy. O, ta typiara też powiedziała, że ten autobus jest nowy. Ja to chyba w serio w ogóle wcześniej nie słuchałem tych... Nie skupiałem się w ogóle na tym, co mówią ci pasażerowie. Next stop, Siegwalden, Large Street.
O, trzeci pieszy. No to jest, nie wiem, dziś jakiegoś pecha mam. Jak to jest tutaj losowane? No, czasami potrafię zrobić kilka tras i ani razu nie ma, że ktoś przechodzi na tych pasach. A dziś trzeci pieszy już. Co jest? To muszę uważać, bo chyba dzisiaj jakoś ten algorytm dobierający, losujący co jakiś czas, co jaki czas powinni ci piesi przechodzić i tak dalej, by to wydawało się losowe. Dzisiaj jest coś tak... Chyba się zepsuł i cały czas teraz będą mi tutaj piesi przechodzić, więc muszę uważać, bo już i tak 20 tysięcy poszło. Niestety, więc... Nie chcę stracić 40, znaczy teraz o tam... Już ta firma moja bardzo dobrze prosperuje, ja mam tylu pracowników, że co zrobię ja sam trasę, to na tym zarobię, a jeszcze jest dużo hajsu z pracowników, więc to nie jest problemem. Na początku tutaj, kurde, wjechałem w dziurę. Na początku tutaj przygody w tej grze, no, to było bardzo bolesne przejechanie takiego pieszego. W sensie, po pierwsze bolesne dla niego, a po drugie bolesne dla mnie, bo traciłem 20 tysięcy. Co na początku, gdzie zbierało się na kolejne autobusy, to był duży cios. Proszę wsiadać, się tam nie zastanawiać, bo niektórzy to serio czekają, nie wiem na co. No kurczę, ja tam delikatnie w ten krawężnik wjechałem, tam bez przesady. O, tutaj są rejony, które bardzo dobrze kojarzę. Kurde, ja tutaj tę mapę to trochę tak na pamięć nawet mi się wydaje poznałem. No wiecie, ona nie jest jakaś tam duża, więc to nie jest jakiś wyczyn. Ale no... Tak myślę, że... Gdybym teraz, wiecie, nie miał tej... W ogóle gdybym tę mapę miał wyłączoną, to z jakiegoś punktu, do którego sobie pomyślę, gdzie chciałbym dojechać, to myślę, żebym dojechał tak bez tego. Także od razu, nie, że błądząc i szukać. Znaczy oczywiście nie, przystanków nie pamiętam w żadnym wypadku, że byłby przystanek jakiś tam i jedź tam bez mapy. No nie, dobra, to tak nie znam. Ja tak, że tak, o, mniej więcej jakbym chciał dojechać do portu, o, to na pewno bym wiedział, do starówki też bym wiedział, jak dojechać. No. Trochę się tu jednak tych tras narobiło. O, i znowu ta dziura, no i ja w ogóle nie patrzę w te dziury. No i teraz jedziemy już w stronę chyba ostatnich przystanków, czyli no trasa ogólnie się tak mniej więcej na starówce zakończy, tak jakby, nie, w sumie może już nawet trochę poza nią, ale jedziemy do tego już teraz większego miasta. No zobaczcie te góry tam, nie mogę czasami przestać zwracać na nie uwagi. Może sprawdzę bilety na następnym przystanku? Czemu nie? Może teraz już jakiś gapowit będzie? O, mój pracownik zajął mi tutaj miejsce, no ale dobra, stanę trochę bardziej z tyłu po prostu. Proszę wysiadać, proszę wsiadać i sprawdzimy zaraz te bilety. No i czy będzie tutaj jakiś gagatek? Niestety nie, dobra. Znaczy niestety, no to dobrze, że mają te bilety.
Co ja w sumie gadam? Czyli zostało mi jeszcze chyba z 4 przystanki bodajże. Ogólnie ten autobus to wydaje się być taki idealny do jeżdżenia mniej więcej w rejonach tej Starówki, bo tam no, są takie dosyć ciasne uliczki. Więc on jest w sumie dobry, by tam jeździć, by tam robić trasy. Tutaj jest linia 35, a ja mam 39. Idą oni czy nie? W sensie nie wiem, czy ten typ tu będzie wchodził czy nie, bo czasami oni serio jakieś opóźnienie mają. Chyba nie. Ej, wiecie co? Chwila, stop. Albo nie, dobra, to na następnym przystanku. Chciałem zobaczyć, bo tam wisi rozkład jazdy. O kurde, chwilę, bo ja się tu zaraz zagapię i nie skręcę w lewo. Tam wisiał rozkład jazdy na przystanku. Tyle czasu w tę grę gram, ani razu tak nie postanowiłem, a może zobaczę ten rozkład, zobaczę co tam jest napisane. Bo wiecie, to wiecie, może być taka po prostu ozdóbka, taka randomowa, że to sobie po prostu tam wisi i ja tam może nawet nie będę w stanie nic odczytać, bo może to być nieczytelne. Ale jeżeli na tym rozkładzie są pokazane linie, które jeżdżą, czyli na przykład no, moi pracownicy w sensie, no to wow, to będzie szok, ale wątpię w coś takiego, ale zdziwię się masakrycznie. Znaczy te linie to wiecie, one są takie randomowe, ja tam w ogóle mam tak pomieszane te numery tych linii i tak, no widzieliście to zresztą na początku, tam różne są jakieś, czasami po kolei, nie po kolei, ja nigdy jakoś to nie chciało mi się bawić, żeby tam to ogarniać, te linie. A zresztą, bo w sumie po co? Dobra, to jadę, bo ja chcę zobaczyć ten rozkład jazdy tam. Kurde, co jest? Nie mogłem kamery... właśnie, nie mogłem kamery scrollem tutaj znowu ustawić tej tutaj w z oczu kierowcy. No nie, co? O kurde, chyba zaczepiłem lusterkiem. To jest możliwe? Tak się skupiłem na tym, żeby zobaczyć ten rozkład jazdy. Ale jakoś, kurczę, muszę sobie to zobaczyć potem na nagraniu. Jakoś strasznie tutaj blisko musiałem podjechać. Jakoś tak chyba jechałem? Kurczę, mogłem tym lusterkiem czepić, serio. No to patrzę, że ostatnia trasa taka moja dosyć mocno pechowa. Dobra, zobaczmy ten rozkład jazdy. No, tak jak myślałem, to jest jakieś... Tak nie za bardzo widać, jakieś randomowe. No ale nie, w sumie to wiecie, nie żebym się czepiał, to by był po prostu szok. Gdyby się okazało, że tam pokazuje, jakie autobusy jeżdżą, jakich moich linii, tak jakby. Dwóch potrąconych pieszych. Wiecie co, to jest chyba znak. To jest znak, że jednak... Trzeba się pożegnać z tą grą i tutaj z rolą kierowcy. I podszkolić umiejętności do czasu Bus Simulatora 21. Ciekaw jestem, jakie tam będą kary. I czy w ogóle będą? Nie, czekajcie, to nie ten przystanek, to dopiero ten... Tak jakby, jak, dobra, jak skręcę, to nie teraz. No kurde, jeszcze w ten samochód przywaliłem, jasny gwint! Co jest dzisiaj ze mną? Ja przez kilka odcinków nie miałem tyle jakichś przykrych sytuacji, co w tym. Coś jest nie tak. No to się chociaż trochę może pośmialiście teraz ze mnie. Tyle, kurczę, godzin grania jako kierowca autobusu. A jeszcze wcześniej mówiłem, że ten autobus jest fajny, taki mały, bo się nadaje do jeżdżenia tutaj po Starówce. I coś tak średnio się to zweryfikowało.
Znaczy nie, to jest fakt, tylko moje umiejętności to jest co innego. No i proszę bardzo, ostatni przystanek. W sumie mogłem jeszcze na tamtym bilety sprawdzić teraz, no nadal mogę. Ale nie będę tak wychodzić. Nie, dobra, ja sprawdzę na tym ostatnim. Bo oni myślą, ci gapowicze, a to już ostatni przystanek, nie będzie sprawdzał pewnie biletów, no po co? Wypuści nas i wróci do domu. No, albo tam do bazy. Albo jeszcze raz, jeszcze jedną trasę. No i oni tak pewnie myślą, a ja ich tutaj oszukam. No i co? Myślicie, że wyjdziecie? Ej, wyjdą! W ogóle jaki ten kościół wysoki jest przy mnie. Kurde. I ten w sumie też. Nie mogę sprawdzić, kiedy jest już ostatni przystanek i kiedy oni wstali, by wysiąść. A to nawet nie widziałem, szczerze mówiąc, że nie można czegoś takiego zrobić. Okej, dobra, no to jednak chyba wyjdziecie, no. Chciałem ich przechytrzyć, a to oni a gra przechytrzyła mnie. Dobra, trasa ukończona. Tam śmieci wziąłem, bo jak zawsze ktoś musiał zostawić. Więc zamykam tutaj drzwi. No i cóż, żegnam się z... Albo nie, w sumie otworzę drzwi jednak. I wyjdę sobie. Bo żegnam się tutaj z Bus Simulatorem 18. Nie żegnam się z tą mapą, no bo jeszcze, tak jak wspomniałem, będę chciał sobie na nią powrócić w Bus Simulatorze 21, zobaczyć jak to się to zmieni, przypomnieć sobie stare czasy. Tak więc, jeżeli wam się ten odcinek podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Zobaczymy się w Bus Simulatorze 21. Cześć!